Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Fajnie, że wytrwałeś do końca. Dzisiaj firma H2O i ich zasadowy produkt do mycia Felk i Opon, czyli dwa w jednym. Zacznę chyba od buteleczki, która mi się podoba. Naprawdę fajna, przejrzysta, zaznaczone, że produkt polski, bajka. Fajny atomizer, fajnie rozpyla, fajnie zarzuca pianę. Było to widać zresztą na filmiku. Pierwsza akcja, tak jak deklaruje producent, czyli zarzucamy na felgę, odczekujemy kilka minut i spłukujemy. Ja pozwoliłem sobie jeszcze przykryć pianką i ruszyć oponę pędzlem, bo moim zdaniem była brudna. Z opony brud zebrało fantastycznie. Bezdotykowo z felgi również. Felga bez zabezpieczenia. Moim zdaniem został ten pył. Film drogowy, no nie oszukujmy się, no bez zabezpieczenia ciężko jest umyć felgę bezdotykowo. Tym bardziej, że ona tak naprawdę w tym aucie te felgi właśnie służą, żeby się zaszczurzyły do takich właśnie testów. Czochranie bez rozcieńczenia tym produktem to jest masakra. Robi tak ubitą pianę, że stawia maksymalny opór. Beznadziejnie. Jeszcze nie miałem takiego cleanera, którym się tak źle pracowało. Więc tutaj producent dobrze deklaruje, że zarzucić i spłukać. Później stężenie 1 do 5. Wskoczyłem na żonę, nie, przepraszam, 1 do 1 i wskoczyłem na Volvo na powłokę kwarcową, która jest 3 miesiące, 2 miesiące jeździ na aucie. Popędzlowałem, pędzlowanie też dramatyczne, podobnie bita śmietana i powiem Ci szczerze, przeraziłem się, bo maksymalnie zaburzyło mi hydrofobowość. Myślałem, że zabrało mi powłokę. Poważnie, byłem przerażony. Szybka akcja, kwaśne APC od Aqua. Zresztą był filmik o tym produkcie. Prawy górny róg, przepraszam, proponuję obejrzeć filmik. I hydro wróciło. Wróciło hydro, ale mam wrażenie, że nie w tym stopniu jak z prawej strony, czyli tam, gdzie nie używałem tego produktu, tego cleanera. Więc podejrzewam, że delikatnie podgryzło mi powłokę. Okaże się to za tydzień, jak będę mył ponownie auto. Kolejne stężenie 1 do 5. Wskoczyłem na żony auto. Tam był kończący się Gustav i jego rims detailer, czyli kudek. Ale on się naprawdę już kończył, więc tutaj zabrał go bez zająknięcia. W ogóle tutaj nie było mowy. Z opony zresztą też mi zabrał dressing, który też był na wykończeniu. Długodystansowy dressing, ale też się już kończył. Myślę, że 3-4 mycia max by wytrzymał, więc też go zebrał. Teraz w ogóle patrzę na te opony i powiem Ci szczerze, wyglądają, jakby je przygotował pod dressing, więc pewnie za chwilę zarzucę. Także 1 do 5. Pędzlowanie też beznadziejne, też bita śmietana, nie polecam. Ogólnie killer, naprawdę mocny zawodnik. Fajna zabawa zaczyna się tak 1 do 10, 1 do 20, 1 do 30. Fajna pianka, fajny poślizg, 1 do 20 moim zdaniem. Wskoczyłem na Volvo też na powłokę, nie zaburzyło hydro, ładnie zebrało brud, naprawdę elegancko. Zrobiło to co powinno. Na Volvo też testowałem na powłoce bez pędzlowania bez rozcieńczenia i zrobił naprawdę fajną sprawę. Zebrał pył, zebrał. Tak naprawdę można powiedzieć, że felga była czysta. Naprawdę nie było się do czego doczepić. Także bardzo fajny produkt. Czy zostanie u mnie na półce? Tak. Z tego względu, że nieraz przyjeżdżają znajomi oczywiście z takimi szczurami, że przyspieszy mi to robotę. Zarzuca na felgi, pędzlowanie, opona, felga i jest po temacie. Jedyne, co mi się nie podoba w tym produkcie, to to, że przyspiesza korozję metali, czyli przyspiesza korozję. No to jest jedyny minus tego produktu, raczej minus. No jest, znaczy powiem tak, producent podaje tutaj jeszcze, że powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Podoba mi się to, że nie ukrywa tego, pisze, co jest tak zwane 5, także szacuneczek. Co jeszcze? No chyba wszystko. Powiedziałem, wyjątkiem, jeżeli właśnie, że ten przyspieszanie korozji, wyjątkiem chyba jest tylko Exceder UWC, które rzeczywiście ma te inhibitory korozji, chyba tak to się nazywa, jeżeli się przejęzyczyłem, przepraszam. I powiem Ci szczerze, że będzie ten test, bo zrobiłem 1 do 30 i rzeczywiście ma. I dlatego Exceder jak dla mnie króluje, jeżeli chodzi o bieżące mycie felg i opon, bo tak naprawdę każdym zasadowym produktem zrobisz to, co tak jak tym na przykład, że dwa w jednym, także to nie jest jakieś ach i och, że to jest jedyny produkt, który powiedzmy nadaje się do czyszczenia opon i
I Ferd. Nie, każdy zasadowym produktem może zrobić to samo właśnie. Umyć kompaki, umyć felgi, umyć opony i umyć nawet nadkola, więc tutaj żadne ach i och, ale produkt fajny. Fajny produkt. No dobrze, nie będę przedłużał. Chyba się rozgadałem, powiedzmy. Ja dziękuję Ci, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film, ten test. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!